Takie poszukiwania i takie otwarcie poszukiwań, to mi się bardzo podoba. Pierwszy sygnał i od razu moneta. Prawdopodobnie jest to srebrna moneta. Zaraz ją podczyścimy i zobaczymy. Tak, to jest od jakiś wisiorek był, bo ma taki haczyk. Ale śliczna ozdoba, zobaczcie. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Poszukiwania poszukiwaniami, ale też lubimy zajrzeć w bardzo ciekawe miejsca, miejsca historyczne. Jesteśmy obecnie na dawnym cmentarzu ewangelickim. Tutaj w dawnych Prusach, gdzie prowadzimy poszukiwania, tych cmentarzy jest bardzo dużo. Nikt o nie nie dba, one są zaniedbane, zapomniane i też pokazuje nam to, że czas też robi swoje. Dla nas poszukiwaczy są to bardzo intrygujące miejsca. Wydaje mi się, że są tu jakieś wyznaczniki, ponieważ byli, żyli, przebywali tutaj ludzie. Staramy się w miarę swoich możliwości jako tako zadbać o te miejsca. Ewidentnie widać, że tutaj dawno nikogo nie było. Natura robi swoje. Zobaczcie, drzewo wchłonęło bramę ogrodzeniową osoby, która tutaj dawniej została pochowana. No, robi to niesamowite wrażenie. Można to nazwać cudo natury. W takich miejscach człowiek snuje refleksję. Dzisiaj jesteśmy, jutro nas może już nie być. A my ruszamy na poszukiwania. Zaczynamy od pozycji leżącej, wylegujemy się na łące, na której zaraz zaczniemy prowadzić poszukiwania. Natomiast to nasze leżenie to tylko złudzenie, bo za chwilę tutaj zrobimy kawał dobrej roboty. Będziemy ciężko pracować, ryć. Takie poszukiwania i takie otwarcie poszukiwań, to mi się bardzo podoba. Pierwszy sygnał i od razu moneta. Prawdopodobnie jest to srebrna moneta, zaraz ją podczyścimy i zobaczymy. Zrobię to na waszych oczach. O, zobaczcie. Ja już z tego kąta dokładnie widzę, że to będzie srebrna moneta. Przerzucę ją tylko jeszcze na drugą stronę i pokażę wam. Zobaczcie. Srebrna moneta na otwarcie poszukiwań. I to mi się w tym wszystkim zawsze najbardziej podoba. Pierwszy sygnał jest moneta. A tym bardziej dzisiaj poszukiwania z Rutusem Versą. Cały czas uczę się tego wykrywacza i chyba się go wyuczę. Posłuchajcie ten dźwięk. Także cieszę się bardzo. Po oczyszczeniu ujawniła nam się data. Na dole monety widać datę 1780 rok. Jest to 3 grosze pruskie Fryderyka Wilhelma. Zobaczcie, tu też jego widać ładnie facjatę. Coś jest, ale co to nie wiem. Się trzeba napocić przy tym. Jest tam czy nie? Ale
Muszę jeszcze kopać, żeby się tu dostać. Jeszcze. No wychodź. Dobra. Zawzięta. No. O. To jednak nie lemiesz. Tylko taka dziwna łopata. Łopata? Chyba do sadzenia drzewek, co? Sygnał. Zaraz go podkopiemy. Będzie tutaj, ale ja już to widzę. To jest to. O. Dupka od łuski myśliwskiej. Natomiast jeszcze w kwestii miejsca, gdzie prowadzimy poszukiwania, jest to łąka przyległa do pałacu. Znajduje się jakieś 500-600 metrów od pałacu. Kiedyś na tej łące bardzo dużo się działo, na przełomie XVIII-XIX wieku ta łąka była wykorzystywana również do zabaw miejskich, lokalnych i dlatego takie miejsca nas ściągają. Dlatego jesteśmy ciekawi, co tutaj uda nam się znaleźć. Są już pierwsze sygnały, jest moneta, jest łuska, jest Ewelinki zdobyć w postaci tej wąskiej łopaty. Mam nadzieję, że jeszcze coś ciekawszego wyjdzie oprócz tych rzeczy. Cztery dołeczki, cztery znajdki i prawdopodobnie to będą cztery guziki. Niekompletne niektóre, ale ten jest całkiem nawet. Także coś wychodzi. Na szczęście, aby wyszło to... Słońce za chmur. No, ale fajnie, cieplutko. Czekam na te odpowiednie sygnały. Jest tutaj. Ale zaraz zobaczymy, co to jest. Co to jest? Jest tutaj. Aluminiowy kapsel. Imprezy na polu były, to i łańcuszki się pogubiły. I chyba nawet drzwiami trzaskali, bo zawias znalazłam. Muszę się rozpakować z tego złomu, bo już mi ciężko jest, aż mi się torba sama odpina. Bardzo pewny sygnał, taki, który nie da się ominąć. I zobaczcie, co się kryje pod tym sygnałem. Duży guzioł, koszyczkowe przyszycie, jak w guzikach z munduru wojsk napoleońskich. Natomiast jest czysty, ale jaki wielki.
Ja cię kręcę. Ile on może? Z 5 cm średnicy. Ładnie jakąś szatę zdobił. Coś mu wycina, pewnie żelastwo. Kurzenie. Gdzieś tu. Tak, kawał żelastwa. Dzisiaj królową złomu jestem ja. Nie, siedzi jeszcze. To jak jakieś blachy czy czegoś tam, ale jeszcze jest do wykopania. Zaraz zobaczymy. Taki guziczkowy sygnał. Guziczkowy, guziczkowy, ale zniknął. Nie wiem, o co chodzi. Jest może głębiej. Nie, gdzieś pewnie tutaj jest. Jakiś malutki sygnałek. Albo gdzieś. Tu. Nie, kawałek żelaza. A nie, tutaj coś jest. To mi przebijało w kolor. A, bo to jest element, który ma stal i kolor w sobie. I mi to przebijało, ale fajnie to wykrywacz pokazywał dźwiękiem. No intuicyjnie wiedziałem, że coś jest przy żelazie. A to taki element metalowo-miedziany, mosiężny. Widać tutaj takie bransoletki wykonane z innego stopu niż stal. O. A u mnie kolejny guziczek. To już który? Szósty. Bo jeszcze tam za górką znalazłem jednego. Czyli szósty guzik. Tamten był gaciak. Same guziki. Jak są guziki, to i pewnie monety gdzieś leżą i czekają, aż je wyciągnę. Natomiast u mnie kolejny mosiężny element łuski myśliwskiej. Widać, że nie tylko zabawy tu były, ale też i polowania. Coś fajnego, a już miałam tego nie kopać. Zobaczcie, jaka piękna była zapinka. A nie, to jest wisiorek jakiś. Czekajcie, przejadę delikatnie. Tak, to jest od jakiś wisiorek był, bo ma taki haczyk. Ale śliczna ozdoba, zobaczcie. Tak, to nabank wisiorek. O, super, cieszę się. O, pani z zabieszką jeszcze, kompletne wszystko. No. No tak wygląda na wisiorek, bo ma ten haczyk. Nie wiem, czy dobrze będzie widać. Ale super, naprawdę super znajdka. Pomiędzy tym złomem i tymi guzikami nawet takie coś się fajne trafiło. Elegancko. Jest to tutaj. Gdzieś jest to tutaj. Propointer nam pomoże.
kolejna łuska. Najlepsze sygnały zawsze są przy samochodzie. Jak czas odjeżdżać do domu, to wtedy aura pozwala jeszcze coś znaleźć. Jeszcze głębiej. Tylko, że przy tych samochodach przy drodze jest najwięcej sygnałów. Jakieś główienko. Albo kapselek. Nie. Kawałek blaszki. Kolejny kawałek blaszki. Tam. Dzisiejsze poszukiwania uważamy za udane. Ja mam monetkę, Welinka ma zawieszkę i sporo guzików. Ale nie mam monety. A ja mam nowe doświadczenie z wykrywaczem metali, także też się cieszę. Dzisiejsze poszukiwania, jak wcześniej mówiłem, kończymy, natomiast zbieramy się do domu, bo musimy przygotować się na dwudniowy wyjazd nad morze, a przygotowania na wyjazd to pełna logistyka. Tak jest. Trzeba naładować wykrywacze, jakiś zapasowy wziąć wykrywacz, kamery naładować, wszystkie sprzęty, drony, wszystko co jest, żeby wam też zrobić fajny film, fajne filmy z ciekawymi ujęciami. A zobaczymy, jaka będzie pogoda, czy zaczniemy już van life i będziemy spać w samochodzie, czy jeszcze gdzieś ogarniemy sobie jakieś spanie. Jest jeszcze wszystko przed sezonem, także dostępność domków do spania czy pokoi będzie. Zaczynamy van life pełną gębą. Się okaże. No, się okaże. Drodzy widzowie, rodzice jutro jadą na poszukiwania nad morze, a ja jadę do kuzynki na piżama party. I będę u mojej kuzynki syreną. Teraz jeszcze czas na pakowanie. Czy się jedzie na tydzień, czy dwa dni. Trzeba tyle samo rzeczy zabrać. Jak w cygańskim taborze. Są nasze rzeczy osobiste, są ubrania, są wykrywacze, tylko jeszcze teraz to wszystko trzeba zapakować. Wykrywacze to chyba włożymy do tyłu, nie będziemy ich w ogóle składać, dlatego że od razu będą poszukiwania jak coś, nie? No to włóż je tam. Włożę je tutaj. Dobra, no. Jeszcze Rutusa, bo Deusy mamy. Zaraz ci przyniosę. Jeszcze Rutusa wrzucimy, bo na dzisiejszych poszukiwaniach, podczas naszej wyprawy będę używał dwóch wykrywaczy. Biorę ze sobą swojego XP Deusa 2 i oczywiście biorę też Rutusa Verse. Także to musi być. A sitka mamy? W plecaku. Także my już gotowi do wyjazdu i nie możemy doczekać się, kiedy zobaczymy morze. Także jedziemy. Jak widzisz te morze, to co sobie myślisz? Nie wiem. Nie wiesz, co sobie myślisz? Nie wiem, jeszcze nie zaczęłam myśleć. A, ze szczęścia. Tak jest. Dojechaliśmy już nad morze i będziemy tu dwa dni prowadzić poszukiwania. W dzisiejszym odcinku będziemy z wami się żegnać, a to, co znaleźliśmy przez dwa dni, pochwalimy wam się w kolejnych odcinkach. Tak jest. Prawda? Prawda. My działamy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych.
Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.